No i wreszcie się doczekaliśmy. Xi Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej i prezydent Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, spotkali się w San Francisco w ramach szczytu APEC. W San Francisco, które tuż przed przyjazdem Xi Jinpinga sprzątane było, jeżeli możemy tak powiedzieć, z osób bezdomnych, którzy koczowali na ulicach właśnie tego miasta. I nie mówię o tym jako ciekawostkę, bo i też takie pojawiały się prześmiewcze głosy, że oto Xi Jinping przyjechał i już w jeden dzień rozwiązał problem bezdomności w Stanach Zjednoczonych. Mówię o tym dlatego, że duża część tych bezdomnych to są ofiary nowych, silnych narkotyków i w sprawie właśnie w tej konkretnej sprawie również Biden z Xi Jinpingiem rozmawiali. To była zresztą jedna z tych kwestii, na które obaj przywódcy największych krajów pod kątem militarno-gospodarczych, czyli największych potęg dwóch największych, się zgodzili. Czyli walka z narkotykami, szczególnie opioidy, fentanyl, to jest substancja, która powoduje, i zażywanie tej substancji powoduje, że tacy ludzie, zombie, szwędają się bądź zamierają w bezruchu, w dziwnych pozach na ulicach miast, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Mówię zwłaszcza, ponieważ sporo było obrazków właśnie z tego kraju, gdzie tacy dziwni, no biedni tak naprawdę ludzie się znajdują. To jest bardzo duży problem dla Amerykanów. Stąd próba rozmowy z Xi Jinpingiem. Dlaczego? Dlatego, że gro tych składników, z których tworzy się później te narkotyki, pochodzi właśnie z Chin. Zresztą gdzieś niedawno napisałem, że tak jak kiedyś opium był narkotykiem, który narkotyzował Chiny i został przywieziony przez kolonializm zachodni, tak teraz chichot historii zachodni kraj jest narkotyzowany przez, w cudzysłowie, Chiny, no bo te rzeczy pochodzą z Chin, ale daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że to partia zdecydowała, że tak będzie podtruwać obywateli Stanów Zjednoczonych. Drugą rzeczą, na którą się zgodzono, dogadali, jest utrzymanie linii wojskowej. Wszystko po to, żeby jakimś przypadkiem coś na Morzu Południowochińskim się nie stało, a na przykład nie będzie do kogo zadzwonić. W związku z tym zgodzono się, że utrzymywanie takiej linii w celach bezpieczeństwa zostanie wznowione. Mówię wznowione, ponieważ zeszłym razem, jak była spikerka parlamentu Nancy Pelosi odwiedziła Tajwan, taka linia została przez Chiny zerwana w ramach protestu. Teraz do tego połączenia, takiej możliwości kontaktu, obie strony mają wrócić. Xi Jinping mówił wprost, że rywalizacja pomiędzy krajami, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, do niczego dobrego nie doprowadzi. Wręcz będzie to tragedia nie tylko dla tych dwóch krajów, ale dla całego świata. I w ten sposób też sugeruje, że tak zwany de-risking, decoupling, czyli odłączenie się od Chin, dla świata globalnie nie będzie dobre. Zresztą bardzo ciekawa informacja, niedawno SLM, twórca, jedna z firm, która jest jakby kluczowym graczem na etapie całej ścieżki tworzenia półprzewodników, sam do końca ze współpracy z Chinami się nie wyłącza, czyli mamy tutaj Holandię, która na ten decoupling Stanów Zjednoczonych się nie godzi. Mamy z dzisiaj wypowiedź jednej z głównych osób, chyba dyrektor zarządzający Volkswagena, mówi, że dla niego de-risking to wbrew pozorom jest zwiększanie obecności w Chinach, a nie zmniejszanie. W związku z tym tutaj, grając na tej nucie, Xi Jinping zwracał uwagę, że rywalizacja pomiędzy dwoma krajami jest niedobra dla świata i świat jest na tyle duży, że dwa takie kraje spokojnie się pomieszczą i będą mogły realizować swoje cele. Biden z kolei zwrócił uwagę, że jeżeli mówimy o rywalizacji gospodarczej, to ma być ona na uczciwych zasadach. Pojawił się też wątek sztucznej inteligencji, a mianowicie oba kraje, przywódcy, zgodzili się, że trzeba zacząć współpracować i wytworzyć pewne regulacje, scenariusze, kontrolę prac nad sztuczną inteligencją. I nawet nie chodzi o to, że nagle wyłączą nam ChatGPT. Bardziej chodzi o to, żeby kontrolować to, jak ta sztuczna inteligencja wykorzystywana jest w przemyśle zbrojeniowym. No jakże? Chodzi o to, żeby nagle jakiś algorytm nie stwierdził, że wyjdzie spod kontroli ludzkiej i w jego najlepszym interesie
czyli bycia najskuteczniejszym, stwierdzi, że zacznie masowo zabijać bez kontroli. W związku z tym ucieczka od takiej ewentualności jest zgodna dla Chin i dla Stanów Zjednoczonych. Tutaj przywódcy zgodzili się, że trzeba wspólnie usiąść nad tym problemem, który już niedługo może być dużym problemem dla ludzkości i trzeba usiąść i nim zaradzić. A w ogóle obie strony zgodziły się również, kolejna rzecz, którą się zgodziły, na wymianę studencką. Ma być więcej lotów pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi i przepływ myśli, edukacji właśnie tych studentów pomiędzy krajami ma się odbywać. To zresztą ciekawa deklaracja, biorąc pod uwagę, że od niedawna naukowcy chińskiego pochodzenia ze Stanów Zjednoczonych zaczęli wracać do Chin właśnie z uwagi na walkę na chipy, na półprzewodniki. Chiny zaczęły sprowadzać swoich obywateli do kraju, żeby tą technologię rozwijać u siebie. Jestem ciekaw, jak ten eksodus naukowców ma się do tej wymiany studenckiej. Zobaczymy. Swoją drogą, jeżeli ma być też więcej połączeń lotniczych, to warto też obserwować, czy turystyka wzrośnie. Tak samo Chińczyków w Stanach Zjednoczonych, jak i Amerykanów w Chinach. Generalnie, jak to słuchacie, moglibyście pomyśleć, że no super, w zasadzie zaczynają się dogadywać, wszystko będzie dobrze, ale, no właśnie, zawsze jest ale. Po pierwsze, to nigdy nie jest takie proste, bo na przykład już zaraz zmieni nam się prezydent w Stanach Zjednoczonych i zamiast Bidena będzie jakiś republikanin, czy Trump, czy ktokolwiek inny, nie ma znaczenia, ale stwierdzi, że z Chinami to nie, drodzy Państwo, nie będziemy się tak dogadywać. I jest to wielce prawdopodobne, biorąc pod uwagę sondaże, ale też nastroje prawej strony. Na przykład, kiedy Xi Jinping przyleciał do San Francisco i jechał ulicami swoim samochodem, swoją jakby całą obstawą, to oczywiście na ulicach było mnóstwo Chińczyków z flagami, z czerwonymi plakatami, z różnymi napisami witającymi Xi Jinpinga. Oczywiście pojawiły się głosy po prawej stronie tej opcji politycznej w Stanach Zjednoczonych, krytykująca, że nie było na drodze Xi Jinpinga ani jednej flagi amerykańskiej, że to Biden miał Amerykę Chinom sprzedać. A już po spotkaniu, gdzie wydawałoby się, że temat jest ogarnięty, Biden miał konferencję z dziennikarzami i jeden z dziennikarzy zapytał, czy Xi Jinping dla Bidena to dyktator. Nie bez powodu zapytał o tego dyktatora, bo jakiś czas temu zresztą Biden tak Xi Jinpinga nazwał. I Biden powiedział, że Xi Jinping jest takim dyktatorem w sensie, że w tym kraju jest taki rodzaj rządzenia i taki ustrój, że osoba stojąca na czele, można ją nazywać dyktatorem. Czyli generalnie trochę złagodził przekaz, w sensie, że nie jest to dyktator, tylko dyktator w sensie, ale jednak dyktator. I chińskie MSZ automatycznie odpowiedziało komunikatem, że takie zachowanie i takie wypowiedzi są niepoważne. W związku z tym mieliśmy dwóch przywódców, którzy się częściowo dogadali w kilku punktach. Zaraz potem kolejny strzał w stronę Chin przez Joe Bidena. Już niedługo wybory. A poza tym mamy wielkie strukturalne różnice. No jednak Chiny się rozwijają. Stany Zjednoczone pola tego nie chcą oddać i zgodziły się, że Tajwan nie może stać się niepodległy w świetle prawa międzynarodowego, bo takie informacje też padły chyba dzień przed wizytą Xi Jinpinga, czy dzień przed tym spotkaniem, ale mimo wszystko napięcia rosną, więc okej, dobrze, że będzie ta linia łącząca Ministerstwo Obrony, dobrze, że będą rozmawiać o tych kwestiach, ale mam wrażenie, że jeszcze długa droga przed nami, bardzo wyboista, bardzo skrętna. I samochody, na których jadą oba państwa, wcale nie są tak do tej drogi przygotowane, więc naprawdę wciąż wszystko może się wydarzyć, ale mimo wszystko dobrze, że rozmawiają, czyli warto rozmawiać. Dobra, to tyle szybkiego podsumowania. Sprawdźcie kolejne filmy o Chinach, które się pojawiają dosyć regularnie na tym kanale. Cześć!